Gdzieś tam wydaje nam się automatycznie, że w związku z tym pierwsza opera polska musi być kulturą wysoką. A tymczasem ona jest rozrywką swoich czasów. Znakomitą rozrywką swoich czasów, zaangażowaną społecznie, zaangażowaną politycznie, która wytrzymała najróżniejsze próby przeróbek interpretacji, mielenia przez młyny historii, łącznie nawet z socrealistycznym pokazaniem postępowego Stefaniego i postępowego Bogusławskiego, rzeczy, o których tym autorem się nawet nie śniło. To dzieło wszystko wytrzymało, wytrzymało kilkadziesiąt inscenizacji i nadal jest otwarte na nowe inscenizacje, także to jest siła tego utworu.